Mikkelsen i Lambert nigdy Grand Prix nie wygrywali. Każdy z tych zawodników jest wierny motocyklowi, który wybrał na początku tych zawodów. Nikt nic nie zmieniał. Ciekawą rzecz mówił Bartosz Zmarzyk, że warunki są takie, loteria taka, że właściwie nawet nie wiadomo, co tu zmieniać, bo większe znaczenie ma start i szczęśliwe ułożenie się w pierwszym łuku. A jednocześnie sam tor też ulega mocnej zmianie, no bo ta nawierzchnia z biegu na bieg jest coraz bardziej sucha. Dodatkowo od czwartej serii startów pojawiły się traktory, więc no faktycznie jest w tym pewien element loterii, ale koniec końców trzeba na ten motocykl wsiąść, puścić klamkę sprzęgła jak najszybciej i dojechać do mety na pierwszych dwóch miejscach. Tak, jest element loterii, ale jak patrzymy na obsadę półfinałów, to wielkich niespodzianek w tych półfinałach nie widzimy. Trochę jak ze skokami narciarskimi. Wieje loteria, a później i tak wygrywa Granerud. Także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mikkelsen, Lambert, Waculik i Jason Doyle. Pierwszy półfinał sezonu 2023. Idą, dobrze idzie spod płotu Doyle. Dobrze Lambert, żółty i niebieski z przodu. Ach, skąd my to znamy, ale żółty przed niebieskim, mimo że Lambert pole wybierał przed Jasonem Doylem. Trzeci jest Mikkelsen. Czwarty Martin Waculik, kończy się pierwsze okrążenie. Lambert będzie próbował naciskać Jasona Doyla. To ważne, bo jeżeli go nie wyprzedzi, to będzie wybierał pole startowe jako trzeci dopiero w wielkim finale, co mu sprawy na pewno nie ułatwi. Jason Doyle pędzi po wielki finał w Gorica Lambo. Podjeżdża, jest groźny, atakuje, nie musi się przejmować tym, co dzieje się z tyłu, bo Mikkelsen daleko, daleko za nim. Czwarte okrążenie rozpoczęte. Doyle z Lambertem na dwóch pierwszych miejscach. Martin Waculik już bez nadziei, bez szans. Mikkelsen pewnie też się nie łudzi. Musiałoby spotkać Lamberta coś bardzo nieszczęśliwego, ale nie spotyka. Doyle, Lambert, witamy w wielkim finale. I teraz Kuźmik, jak dużo ważył wybór pola Roberta Lamberta? Bo on oczywiście jest w finale, ale będzie wybierał jako trzeci. Ważył najwięcej.